Kiedy patrzymy na Jezusa, który tak gwałtownie wyrzuca... Kupczących ze świątyni jerozolimskiej, to możemy się zatrzymać na tym ludzkim wymiarze, popatrzeć, ale w nim samym jest ileż pasji, ileż też bardzo konkretnego działania, kiedy broni świętego miejsca modlitwy. Ale chciałbym, żebyśmy zeszli dzisiaj głębiej, żebyśmy zobaczyli, że Jezus zapowiada coś, co się będzie działo odnośnie jego. On rzeczywiście odbuduje w trzy dni świątynię, którą jest on sam, i zarazem świątynię, jaką jest Kościół, który będzie głosił, Zmartwychwstanie Chrystusa. I na to chcemy zwracać uwagę, bo my będziemy przywiązani, podobnie jak Żydzi, do tej wspaniałej świątyni. Ona była dumą dla Izraelitów. Tylko to i tak są kamienie na kamieniu i tam się i tak dzieją rzeczy, które dziać się nie powinny. Istotny jest Chrystus, i to On jest fundamentem całej budowli, i to On jest fundamentem całego naszego życia.